Glik czy Bednarek, który z obrońców powinien wystąpić na Mistrzostwach Świata? Trwa tak naprawdę debata, kibice kłócą się, hejterzy działają w najlepsze. Czy lepszym obrońcą jest tutaj Glik, czy też Bednarek? Czy Bednarek powinien mieć podstawowe miejsce, jeśli chodzi o obrońcę na Mundialu, na Mistrzostwach Świata? Oczywiście pamiętajmy o tym, że Glik jest kontuzjowany, ale tutaj prawdopodobnie pojedzie, tak, kiedy to nagrywam, jeszcze nie ma oficjalnej decyzji, i pojedzie na Mistrzostwa Świata i tutaj będzie występował. O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, takie tak naprawdę toczą się, widać na forach internetowych, boje między kibicami, czy Kamil Glik, czy Bednarek, że Bednarek jest tutaj dobrym, świetnym obrońcą, że wchodzi z buta przebojowo, bez kompleksów, że tak naprawdę aspiruje do tej grupy starszyzny w reprezentacji Polski, a więc Szczęsny, Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski, i tutaj mówi się, tak? Natomiast wiadomo, że Kamil Glik ma kontuzję, po tej kontuzji będzie pewnie leczony, na ile będzie w stanie, to będzie występował, będzie pewnie dawał siebie wszystko, natomiast na dobrą sprawę, no nie można tak naprawdę porównywać tych zawodników, tak? No nie można też tutaj wstawić praktycznie Bednarka w miejsce Glika, tak? Glik ma zdecydowanie większe doświadczenie, mnóstwo meczy rozegrał dla reprezentacji Polski. Bednarek na dobrą sprawę dopiero wchodzi do tych reprezentacji seniorów, tak? Wcześniej był u Czesława Michniewicza. Wiadomo, że gra po prostu w Anglii. Natomiast w Anglii jednak mało tych meczy, tak, ma. Ja bym powiedział tak, że pojawiają się takie głosy, czy Bednarek powinien tak naprawdę zastąpić Kamila Glika, w sensie jako obrońca, takiego dyrygenta tej linii defensywnej. No to powiem w ten sposób, tak, że Bednarek jeszcze za wcześnie to jest, żeby wszedł tak naprawdę w buty Glika, tak? To nie jest kwestia tego, że jest za młody, że tego, tylko chodzi o po prostu o to, że o obciążenia i doświadczenia, tak? Moim zdaniem, jeśli chodzi o Bednarka, to Bednarek jedzie na tak zwanej świeżości, pewności siebie, ma ten jeszcze wiatr w plecy, co może być dobre i też złe dla niego, tak? Aczkolwiek w kontekście Mundialu Mistrzostw Świata, no musi pamiętać, że tam przyjadą zawodnicy czy też napastnicy, którzy naprawdę będą przestawiać po prostu naszą linię defensywną, dobrze zbudowani piłkarze chociażby z Senegalu, którzy przyjadą po prostu czołowi piłkarze europejscy. Jeśli chodzi tutaj o Kolumbię, to przecież przyjedzie James Rodriguez, do niedawna klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, przyjedzie Falcao, kolega klubowy Kamila Glika z AS Monaco, więc tam naprawdę będzie po prostu ostra, ciężka jatka praktycznie, jeśli chodzi o walkę o piłkę. Natomiast Kamil Glik oczywiście ma tą pewność siebie, przeszedł z Lecha Poznań tutaj do klubu Świętych, zarabia gigantyczne praktycznie pieniądze, 4,7 miliona złotych na rok, tak, bardzo młody zawodnik. Natomiast trzeba pamiętać dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest spryt, cwaniactwo boiskowe doświadczonych zawodników, takich jak Kolumbii czy Senegalu, a z drugiej strony to jest kwestia tego, że brak doświadczenia Bednarka, i pytanie też jest o głowę. Niektórzy nawet hejterzy wskazywali na to, że z Bednarkiem może być taka sytuacja jak z Kariusem. Czy Karius, bramkarz Liverpoolu, świetny bramkarz, absolutnie Jurgen Klopp na niego stawiał, nigdy się nie zawiódł do momentu mundialu, znaczy do momentu finału Ligi Mistrzów, gdzie wszystkie oczy praktycznie były skierowane na niego. Jeden głupi błąd, potem drugi głupi błąd, czyli na dobrą sprawę umiejętności miał, gdzieś ta psychika wysiadła. No i pytanie jest takie właśnie o Bednarka. Jak to będzie w przypadku Bednarka? Czy ma tą pewność siebie, tak? Oczywiście świetne po prostu tutaj, świetna budowa ciała, przygotowanie, balans, gra, przegląd gry. Natomiast pytanie jest takie, czy tacy doświadczeni zawodnicy, jeżeli dwa razy po prostu go praktycznie przejdą, czy kiwną, strzelą bramkę, czy on po prostu odbuduje się psychicznie, żeby się nie załamał, tak, żeby później nie robił kolejnych wpadek, kolejnych błędów, żeby to nie pociągnęło praktycznie kolejnych bramek, tak? Czy nie daj Boże tutaj, nie daj Boże po prostu karne, gdzie Bednarek tak naprawdę nie wytrzyma i sfauluje, tak? Zamiast zatrzymać piłkarza, to go sfauluje. Także ja bym nie przesadzał z tym, że od razu Bednarek zastąpi Glika, i też bym uważał, jeśli chodzi po prostu właśnie o Bednarka, bo trzeba pamiętać, że no to będzie praktycznie walka na najwyższym poziomie.
jeśli chodzi o reprezentację, to są mistrzostwa świata. Te drużyny, które tam jadą, to nie są drużyny z przypadku, a to nie są drużyny, które dziś jadą, bo zostały tak z ulicy ściągnięte. Zobaczmy sobie, co zrobił Ramos podczas finału Ligi Mistrzów, tak, z Mohamedem Salahem. No, przejechał się z nim po murawie, założył mu dźwignię typową, klasyczną dla KSW, dla zapasów. Zrobił to w taki sposób, że ani nie dostał żółtej kartki, ani nie dostał czerwonej kartki, ani nie dostał kary finansowe już po tym rozegraniu, tak, zebrała się specjalna tam komisja UEFA w Nicei czy gdzieś, i gdzie podjęto decyzję, że nie zostanie uznany. Był to ewidentny faul i było to ewidentnie po prostu wykluczenie zawodnika, wykoszenie go, tak, z gry, po to, żeby Mohamed Salah nie grał w tej grze. Natomiast on po prostu, nie dość, że założył mu dźwignię, to jeszcze przejechał się z nim po prostu po murawie. I tak samo może być w przypadku Bednarka, tak, więc przyjdą piłkarze, którzy będą mu się rzucać po polu karnym, Bednarek będzie po prostu gestykulował, a oni wykorzystają, tak, wykorzystają spryt i cwaniactwo swoje, i tutaj Bednarek po prostu musi bardzo uważać, tak, bardzo ważna jest tutaj głowa, tak, głowa, bo wiadomo, że nie zawsze ta piłka nożna jest sprawiedliwa, chociaż wiadomo, że dąży się do tego, żeby była jak najbardziej sprawiedliwa, często padają decyzje kontrowersyjne, i nawet jeżeli będzie po prostu tutaj, tak, VAR, nawet jeżeli będzie wideo powtórka, no to niektóre rzeczy mogą być ciężkie do wyłapania dla sędziego, więc ja bym tutaj uważał. Najważniejsze to jest kwestia głowy, tak, kwestia głowy, no bo trzeba pamiętać, że możemy wygrywać podczas tego mundialu 2-0 albo 3-0, a później możemy przegrywać, no i teraz wtedy pytanie, jak zachowa się Bednarek. Doświadczeni zawodnicy grają do ostatniej minuty, nie poddają się, natomiast wiadomo, że taki młody zawodnik jedzie na tej świeżości i na pewności siebie. Pytanie jest, jak zniesie tak naprawdę porażki, tak, porażki, jak udźwignie niepowodzenia, czy faule, czy po prostu tutaj ciężką walkę praktycznie bark w bark. To też piłkarze tacy jak chociażby z Senegalu, to nie będą tacy łatwi zawodnicy, tak? Dużo z nich gra w lidze francuskiej, gdzie wiadomo, że jest ona intensywna, szybka, kondycyjna, mocna kondycyjnie, więc tam będzie praktycznie walka w bark w bark. No i także tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o ustawienie obrońców. I tutaj funkcję, żeby Bednarek został przesunięty w miejsce Kamila Glika, miałby zastąpić Kamila Glika na tej defensywie i na tym po prostu, żeby zarządzał praktycznie tą defensywą. Oczywiście Bednarek po prostu tutaj aspiruje do tego, żeby być obrońcą, natomiast no, trzeba jeszcze mieć doświadczenie, trzeba mieć jednak doświadczenie, bo to jest walka na najwyższym poziomie, tam jest ogromna odpowiedzialność. Teraz też jest taka sprawa, że wiele osób mówiło o Kariusie, że Karius by sobie poradził w finale Ligi Mistrzów, gdyby nie po prostu tutaj media społecznościowe, tak, czyli video tak naprawdę, co się dzieje, mamy Instagram, mamy Facebooka, Twitter, ogromne szaleństwo związane z Ligą Mistrzów, że cały świat na niego patrzy, bo wiadomo, że ta odpowiedzialność może tak na stadionie nie, ale później piłkarze wiedzą całą otoczkę praktycznie, no i to wszystko siedzi w głowie, tak, przegrał praktycznie Karius tutaj mecz, przegrał Liverpool, ale przegrał w głowie przez Kariusa, bo drużyna się dobrze nawet tutaj prezentowała. No i to najważniejsze jest tak samo w przypadku reprezentacji Polski, czyżby obrońca nie zawalił jednej praktycznie sytuacji, drugiej, trzeciej, i też żeby to się nie posypało, tak, żeby miał tak naprawdę, potrafił skasować tą sytuację, na przykład nieudane jakieś sytuacje sprzed chwili, no i później, żeby grał dalej, żeby nie miał tej sytuacji w tyle głowy, no bo to się skończy fatalnie. No jednak na tym poziomie trzeba mieć doświadczenie, tak? Tak samo jak się mówi o reprezentacji Polski, że piłkarz, nawet jeżeli występuje w gorszym zespole, no to jednak musi mieć te minuty, tak, w klubie, musi jednak występować. To samo powiedział tutaj selekcjoner Adam Nawałka tutaj Grzegorzowi Krychowiakowi, że jeżeli chce, no i mówi to pozostałym piłkarzom, mówił to, nie, i mówi nadal, że jeżeli chcą występować w reprezentacji, muszą grać w klubie, tak, czy są na wypożyczeniu, czy po prostu wchodzą na 15 czy 20 minut, no muszą mieć te minutówki, tak, muszą mieć kontakt z piłką, no bo ciężko jest tutaj. I tak samo w przypadku mundialu, tak, zdecydowanie za mało Bednarek ma występów, jeśli chodzi o ligę angielską,
tak, żeby tutaj mówić, że jest pewnym punktem, na pewno da radę. Wiele osób go porównuje do Żmudy, że będzie takim drugim Żmudą, ale czasy się zmieniły, zupełnie jest inna dzisiaj filozofia, zupełnie inny futbol. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, tak, i reprezentacji Polski, no ale trzeba mieć to na uwadze, żeby później praktycznie, żeby po prostu się nie okazało później, tak jak to miało miejsce w Lidze Mistrzów, że przez tak naprawdę tutaj głupie błędy można przegrać mecz. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!